na strasznej frustracji. Natomiast, proszę Państwa, padło wiele słów o innowacyjności. Wiemy wszyscy, że Polska tak naprawdę w Europejskim Indeksie Innowacyjności jest na jednym z ostatnich miejsc. Ktoś nawet zażartował, że dobrze, że Rumunia i Bułgaria wstąpiły do Unii Europejskiej, bo dzięki temu nie jesteśmy na samym dnie. Kiepsko jest u nas, jak Państwo wiedzą, z systemem kształcenia. Nasze najlepsze uczelnie, i możemy dyskutować, czy ranking szanghajski, czy każdy inny jest dobry, znajdują się w trzeciej, w czwartej. Pan profesor Rachon, który był rektorem jednej z najlepszych uczelni, teraz jest senatorem, pewno nie zaprzeczy, że jednak coś jest niedobrego w innowacyjności, czy w kształceniu innowacyjności. Proszę Państwa, wreszcie nasz eksport produktów innowacyjnych. No przegrywamy, wydawałoby się, z krajami, z którymi nie powinniśmy przegrywać. Naprawdę w strukturze naszego eksportu jest bardzo niewiele produktów wysokiej technologii. To jest problem. I teraz tak, jeśli pojawi się jakieś przełomowe odkrycie, przełomowa technologia, to zaczynają problemy. Ja miałem zacząć od czego innego, natomiast nie wiem, czy jest tutaj Robert Wiliński. Jest! Proszę Państwa, Państwo usłyszą o tym człowieku jeszcze wiele, ale ja muszę Państwu powiedzieć, być może Państwo śledzili publikację magazynu Spektrum. To jest bardzo prestiżowy, ci, którzy zajmują się wielką ideą Maxwella, czyli przemianami związanymi z technologiami elektronicznymi, elektrotechnicznymi, telekomunikacyjnymi. Wiedzą, że to jest najpoważniejszy magazyn na świecie. W lipcu 2010 roku, nie mylę się, panie doktorze, panie prezesie, na okładce magazynu Spektrum ukazał się obrazeczek zdjęcie kryształu na tytule Kryształ, który zmieni wszystko, a nieco niżej mała polska firma, o której nigdy Państwo nie słyszeli, bije na głowę gigantów technologicznych w kluczowej technologii XXI wieku. Jaka ta technologia? Ta technologia to sposób produkcji kryształów azotu gazu. Co to jest, proszę Państwa? To jest kolejny etap. Ja nie mówię, że zamiast elektroniki krzemowej, ale kolejny etap, który będzie decydował o rozwoju elektroniki i tak naprawdę cywilizacji. Co z tego będzie? Mam nadzieję, że Robert Wiliński zabierze głos, udział w dyskusji. Proszę Państwa, jaki generalny zarzut? Dowiedzieliśmy się bardzo wiele. Ja przeczytałem wszystkie raporty, które się ukazały. Jestem Państwu bardzo wdzięczny i rozumiem, że Sebastian Maćkowski, który tam jest, poczuł się lekko urażony, że po pierwsze nie ma zdolności przywódczych, po drugie jest neurotyczny. Tak, panie Sebastianie. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, coś jest na rzeczy. Bo Sebastian Maćkowski, żeby realizować swoje projekty innowacyjne, nanotechnologiczno-fotoniczno-biologiczne, musiał z Warszawy wyjechać. On doktorat robił w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Ale proszę zauważyć, i mam jeszcze inny przykład człowieka, który wyjechał z Warszawy robić bardzo ważne technologie. Michał Bieni. To też Państwo być może znają. Katalizatory metatezy oleju do produkcji być może leków innowacyjnych, takich jak leków, które mają zwalczać wirusowe zapalenie wątroby typu C, w Warszawie nie znalazł tak naprawdę miejsca. Dopiero. I tutaj także jest przyczynek do dyskusji. Tu się zwracam do pana ministra Karpińskiego. Owszem, weszły w życie bardzo ważne ustawy. Ale panie ministrze, ja śledziłem wszystkie te ustawy. Tak naprawdę nie dam sobie niczego uciąć, ale tam chyba o zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi jest niewiele. To pan minister musi przyznać, ja oczywiście jestem wdzięczny, że takie ustawy są. Jeszcze jedno, proszę Państwa, od paru lat istotnym elementem wzmacniającym nasze badania i rozwój są projekty strukturalne, chociażby projekt operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Miałem przyjemność zarówno w radiu, jak i w telewizji rozmawiać z uczestnikami tych projektów badawczych. To naprawdę, jeśli Państwo prześledzili, to są kapitalne projekty, na przykład Internet Future, prawda? Na przykład nanotechnologie w medycynie, na przykład firma Amono, nie wiem, czy jest przedstawiciel firmy Amono, pracuje nad lekami innowacyjnymi także. I ciekaw jestem, co będzie wynikało z analizy efektów tej pracy. Być może to, o czym Państwo mówili, że skończy się na jakimś, czy wynika to, to chyba Pani się zajmowała, wynika to z Państwa badań, że skończy się na konferencji dobrym sprawozdaniem, prawda? Ale przecież czy o to chodzi w instytutach, w pracach, w projektach badawczo-rozwojowych? Pewno nie. Proszę Państwa, no i teraz tak. W takiej atmosferze chciałbym zaprosić uczestników panelu, którzy odpowiedzą na pytanie, tak sobie Pan Minister Gajny zażyczył, jak radzić sobie z ryzykiem w projektach innowacyjnych, wyzwania dla menadżerów, instytucji publicznych, ale przecież także wyzwania dla badaczy, prawda? I o tym także będziemy rozmawiać. Będę chciał, ponieważ mamy wyśmienitych specjalistów, o tym, czy można realizować innowacyjne projekty badawcze bez ryzyka. Odpowiedź jest banalna. Nie można. Znaczy ja mam odpowiedź taką, że można, jeśli jest odpowiednia liczba tych projektów badawczych, ale już inne sprawy. Jakie czynniki wpływają na decyzje projektodawców i sponsorów, biorąc pod uwagę to, że u nas tak naprawdę największy sponsor to się nazywa państwo. Państwo, to jest to być może atut, który trzeba było wykorzystać. I teraz tak, zapraszam Panią Profesor Małgorzatę Duczkowską-Piasecką ze Szkoły Głównej Handlowej, jeśli Pani Profesor będzie mi towarzyszyła przy Pani Profesor napisała wiele książek, które zajmują się innowacyjnością, ekonomiczną stroną innowacyjności. Mam nadzieję, że to będzie wszystko bardzo ciekawe. Pani Katarzyna Królak-Wyszyńska z firmy Innovatiki. Sama prowadziła wiele projektów doradczych, bardzo proszę. Pan Profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo proszę, Panie Profesorze. Pan Profesor się skrzywił, kiedy mu powiedziałem, słuchaj, powiem, że należysz także do Rady Gospodarczej przy premierze, ale rozumiem, że każdy to może sprawdzić, więc pozwalam sobie to również upublicznić. Pan Bartosz Dąbrowski, założyciel firmy doradczej Dąbrowski, zajmujący się pozyskiwaniem finansowania dla innowacyjnych projektów, ale firma prowadzi także własne projekty badawcze. I przepraszam, pan Maciej Grelowski, członek Rady Głównej PCC, menedżer z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w zakresie finansowania, doradca gospodarczy. Proszę Państwa, szerzej mają Państwo na temat każdego z panelistów w notatkach, także proszę sobie poczytać. Natomiast tak, ja chciałbym zaproponować taki sposób prowadzenia, ponieważ Pan Minister nam zużył kilka minut, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale jednocześnie zainspirował do dalszej dyskusji. Najpierw wypowiedź panelistów, później zaproszę Państwa do dyskusji, później podsumowanie panelistów, no i mam nadzieję, że Pan Dyrektor Gaj, czy Pan Profesor Karpiński będzie chciał, rozumiem, podsumować jeszcze na zakończenie. Odnieść się na pewno do tego, bo to, Panie Profesorze, będą bardzo gorące opinie. Proszę Państwa, zaczynamy wobec tego od Pani Profesor. Pani Profesor, przyznam szczerze, uprzedziłem Panią Profesor, że no właśnie komu, jak nikomu, jak Pani Profesor nie zadać pytania, wydawało mi się bardzo proste. Pytanie, dlaczego w Polsce nie realizuje się przełomowych projektów badawczych? Mam nadzieję, że obecni tutaj autorzy przełomowych projektów badawczych nie poczują się urażeni. Ja mówię o pewnej statystyce o dużych liczbach. Panie Robercie, przepraszam. Panie Sebastianie, przepraszam. Przepraszam także Pana Rektora, bo wiem, że wiele projektów nawet technicznych na SP się realizuje i wszystkich innych, którzy są autorami projektów. Pani Profesor, oddaję prawo. Witam Państwa i dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja właściwie mogłabym powiedzieć najpierw tylko jedno zdanie. W wystąpieniu swoim Pan Profesor Maćkowski dostatecznie wskazał na różne sfery, na różne płaszczyzny, które nie tylko hamują, ale właśnie uniemożliwiają Polsce odnalezienie się w tak zwanej nauce światowej. I wydaje mi się, że nie ma jednej przyczyny, tak jak nie ma jednego rozwiązania. Te przyczyny można chyba do trzech grup, myślę, sprowadzić. Pierwsza z nich to są niestety nasze wady narodowe, być może z tradycji, być może z historii się wywodzące, o czym za chwilkę. Druga, jak widzę, to są pewne rozwiązania systemowe. No i trzecia rzecz prosta, nonsensy administracyjne, na które wskazywali przedmówcy, a zwłaszcza także mocno podkreślił to Pan Minister. Dlatego wymieniłam najpierw te wady, bo jeśli chcemy dziś realizować przełomowy projekt rzadko kiedy jest to projekt, gdzie można go zrobić samemu, bez żadnej z nikim współpracy. Otóż Polacy w Unii Europejskiej znani są jako naród, który nie chce z nikim współpracować. U nas, jak badania pokazują, źle idzie współpraca biznesowa, rzadko kiedy przedsiębiorcy, zwłaszcza mali, rozumieją, że współpraca biznesowa dzisiaj to właściwie nie jest wybór, a obowiązek, dlatego że każde przedsiębiorstwo powinno być zainteresowane trwałymi kontaktami na wejściu i na wyjściu przedsiębiorstwa. Podobnie jest w nauce. Znaczący projekt może być tylko we współpracy. Unia Europejska stworzyła jednolitą przestrzeń badawczą po to właśnie, żeby umożliwić kontakty naukowców bez żadnych barier i bez żadnych ograniczeń. Stworzyła kolejne projekty PR6, 7 i tak dalej. Jestem tam w jednym z tych PR7 recenzentem i oceniającym takie projekty. Z przykrością stwierdzam, że tam nie ma niestety Polaków. Otóż nie umiemy, czy nie chcemy współpracować po pierwsze na arenie międzynarodowej. Po drugie, nie współpracujemy także wewnątrz kraju. Ile razy tak jest, że nad tym samym tematem pracuje wiele ośrodków naukowych na przykład. Gdyby zrobić z tego jeden znaczący projekt, to być może i siły można by połączyć w ramach koncentracji środków, ale po drugie być może efekty byłyby inne, bo burza mózgów też doprowadziłaby do jakichś lepszych rezultatów. Nie wspomnę już o tym, że pan profesor Maćkowski mówił o tych trudnościach na uczelniach, które wiążą się z priorytetem dydaktyki, jeśli chodzi o pracę i wynagrodzenia, a z priorytetem badań i publikacji, jeśli chodzi o ocenę pracownika. To się w taki sposób kłóci, że właściwie nie można się dobrze poświęcić dwóch rzeczom. Więc ta współpraca dzisiaj będzie się coraz więcej kładła cieniem na nasze rezultaty, dlatego że ona się rozwija, a ona w Polsce się niestety nie rozwija. Nie współpracuje nauka z praktyką. Nie współpracuje także dla wielu przyczyn. Ja mam takie doświadczenia osobiste, gdzie syn pisał niedawno, bo skończył w październiku doktorat na jednym z uniwersytetów prywatnych, a synowa z genetyki na Uniwersytecie Państwowym. Otóż dla synowej fabryki, a właściwie hodowcy pieczarek ufundowali stypendium, żeby odpowiedziała na pytanie, jak walczyć z chorobą takiej to a takiej pieczarki, z taką to a taką chorobą. Proszę nie pokazać. Którzy przedsiębiorcy dzisiaj jako grupa, jako branża zrzucili się i posłali do jakiejkolwiek uczelni zamówienie, do jakiegokolwiek autorytetu, żeby rozwiązać taki to a taki problem we współpracy, rzecz prosta, z taką branżą. U nas nie tylko nie wierzy się nauce, ale też od polityków poczynając poprzez różne inne gremia, także dziennikarze mają w tym swój udział, nie ceni się ekspertów, nie ceni się autorytetów, wręcz czasami słyszymy o Belgii typu w niemieckich czy w białych kołnierzykach. Profesorzy coś tam wymyślili, profesorzy to są teoretycy i tak dalej. Jak można tak współpracować między nauką a praktyką? To podcina nam gałąź, na której siedzimy, bo na świecie właśnie taka współpraca się rozwija. Wielkie projekty muszą bazować na dotychczasowych osiągnięciach, o tym mówił pan profesor Maćkowski. Wszyscy wiemy o tym, że w Stanach Zjednoczonych, które jednak dzierżą palmę pierwszeństwa w innowacjach, tylko 6% finansowanych z budżetu amerykańskiego projektów znajduje swoje biznesowe zastosowanie w pierwszym etapie. Że w styczniu tego roku został opublikowany artykuł o genomie człowieka przez 20 parę ośrodków. Autorami są zespoły 20 paru ośrodków, w sumie 210 osób podpisało się na tym 26-stronicowym artykule i sięga się tam do dorobku z lat 60. To jest ta baza, która stopniowo była rozwijana, aż doprowadziła do wynalazku My mówimy takich hieroglifów. Pan minister powiedział to, co wszyscy wiemy. Nie ma żadnego, nie tylko naukowego, żadnego projektu bez ryzyka nie ma. O co chodzi w ryzyku? Ano po pierwsze, żeby móc zidentyfikować ryzyko. To znaczy umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że takie albo inne zdarzenie może nastąpić, które przeszkodzi mi w tym projekcie. I zaraz, zanim ten projekt ruszy, jeszcze na etapie budowy, umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, dobrze, a jak to się zdarzy, to co my wtedy zrobimy? I tu pojawiały się wątki tej elastyczności projektu. No właśnie, bo jeśli się zdarzyło, myśmy to przewidzieli, to my mamy wariant, to nam być może troszeczkę zmodyfikuje rezultaty, ale nie kompletnie położy projektu. Zarządzanie projektami zaczyna się w momencie precyzyjnej identyfikacji, co do takiego może się zdarzyć, co nam uniemożliwi rezultaty, co uniemożliwi pozyskanie zasobów, co uniemożliwi płynność. Więc nie ma jednej przyczyny, natomiast wiele jest tych przyczyn. Systemowe rozwiązania, pan profesor Maćkowski też o tym mówił, o sytuacji uczelni, o środkach Unii Europejskiej jeszcze dziś nie mówiliśmy, ale przecież gospodarowanie środkami europejskimi, podobnie jak gospodarowanie środkami budżetowymi, jest gospodarowaniem środkami publicznymi, a te z definicji mają swoje procedury. Oczywiście można dyskutować, czy one są mniej czy bardziej uciążliwe. Unia Europejska od nas pewnych rzeczy wymaga, ale w bardzo wielkim zakresie my reprezentujemy naszą nadgorliwość. A jednocześnie poza tą nadgorliwością administracyjną wykazujemy wiele wad przy ocenianiu tych projektów. Projekty są bardzo często oceniane przez pryzmat dobrze wypełnionego wniosku, technicznych możliwości jego wykonania, a oceniający nie fatyguje się odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle ten projekt jest zasadny na przykład dla takiego przedsiębiorstwa. W biznesowych projektach projekt naukowy, projekt innowacyjny jest narzędziem realizacji strategii. To się robi po to, żeby być bardziej konkurencyjnym, to się robi po to, żeby zmienić swój model biznesu, a więc odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym teraz możemy zarobić pieniądze w związku z tym, że to wynaleźliśmy. No i występujemy wtedy o środki unijne, na przykład na wdrożenie. Ja nie wiem, czy w ocenie tego projektu znajdujemy wyraz. Dalej, wreszcie te administracyjne różne rozwiązania, mówiłam tu z panem ministrem, jestem przekonana, że one jeszcze obowiązują, choć pan minister mnie zapewniał, że nie, cieszyłabym się, żeby nie, ale nie wiem. Jeżeli jest rozwiązanie urzędnicze polegające na tym, że jak książka wychodzi napisana przez 4 autorów, to jest dorobek naukowy, jak przez 5 i więcej to już nie jest. Że jeżeli jest artykuł, który ma 1 arkusz wydawniczy, to jest dorobek naukowy. Jeżeli ma 18, 13 albo 9, to nie jest dorobek naukowy. To jak my mamy wielkie projekty robić? 4 nazwiskami na książce? Proszę, kiedy przychodzą do nas katalogi innych wydawnictw, to 30 parę osób pisze książki i ta książka coś znaczy na świecie. A nasze książki z jednym nazwiskiem bardzo często nic. Więc różne są przyczyny i moim zdaniem powinniśmy głośno o nich mówić i skupić się nad odpowiedzią na pytanie, jak zrobić, żeby te właśnie różne przyczyny móc pokonać, bo czeka nas rozwój. Jesteśmy na wznoszącej się, jesteśmy krajem liczącym się, jesteśmy krajem, który ma coraz lepszą opinię i życzyłabym sobie, żeby to także dotyczyło nauki. Niestety dzisiaj jeszcze nie dotyczy. Bardzo dziękuję pani profesor. Proszę państwa, wiele przyczyn pani profesor odniosła się do tego, o czym niektórzy już mówili, do tego, o czym mówił pan minister. Myślę, że będziemy do tego wracać. Ja mam nadzieję, że jeszcze pani profesor zabierze głos w dalszej części dyskusji, natomiast teraz chciałbym panią Katarzynę Królak-Wyszyńską z Innovatiki zapytać, jak realizować projekty innowacyjne. Dlaczego? Dlatego, że państwo walą się, że państwo uczą. Sekrety kuchni szefów innowacji, sprawdzone receptury. Ja rozumiem, że to nie tylko kwestia PR, nie tylko wyjść zasady słowa tworzą treści, ale proszę o z tego odpowiedzi na pytanie, jak realizować projekty innowacyjne, jak radzić sobie z ryzykiem. Pani profesor na pewno jeszcze do tego wróci. Bardzo proszę. Z przyjemnością Pani bardzo dziękuję, że zostałam tu zaproszona i że mogę z Państwem dzisiaj porozmawiać. Jeszcze zanim odpowiem na to Pana pytanie, chcę się posłużyć pewną metaforą. Otóż jedna pani profesor powiedziała, że jest jedna podstawowa różnica między seksem a innowacjami. Tylko jedna? Wszyscy proszę zobaczyć, wszyscy są zaciekawieni, bardzo proszę. Ale różnica to podejście do ryzyka. W seksie trzeba się zabezpieczać i to ryzyko minimalizować. W innowacjach nie można sobie na to pozwalać, bo innowacje nie powstaną. Jeśli Państwo pozwolą, to ja pozostanę w tej metaforze seksownej, mówiąc o tym, jak realizować projekty. Mam nadzieję, że Państwo zgodzą się na to. Nikogo nie obrażę. Otóż ważny jest cały proces i bardzo mnie cieszy to, że badania, które dzisiaj wyniki badań były prezentowane, badania pokazują, że dobre projekty innowacyjne zaczynają się nie od pomysłu, tylko zaczynają się od potrzeby. I ta potrzeba to jest właśnie matka innowacyjności. Nie da się rozpocząć tego procesu skutecznie w innym miejscu. Jeżeli rozpoczynamy od pomysłu dlatego, że zakochaliśmy się, bo on jest nasz, albo dlatego, że ten prezes miał taki pomysł, to naprawdę skazujemy siebie na porażkę. Natomiast dobre praktyki pokazują, nawet powiedziałam, że doświadczenie pokazuje, że jeżeli projekt rozpoczyna się od dobrego zdefiniowania potrzeb, które są ważne i niezaspokojone, mówimy oczywiście o potrzebach użytkowników, to ryzyko w projekcie innowacyjnym w niesamowity sposób maleje. I o ile standardowo na rynku około 10% nowych produktów i nowych usług odnosi sukces, to jeżeli ten projekt rozpoczyna się od bardzo precyzyjnego zdefiniowania niezaspokojonych i ważnych potrzeb, to wówczas skuteczność takiego produktu lub usługi niezwykle wzrasta aż do 70%, czasami nawet do 80%. Czyli to ryzyko niezmiernie spada. No dobrze, mamy matkę innowacyjności, czyli potrzebę. Przydałby się również ojciec. Tym ojcem w naszym procesie jest pomysł. I oczywiście im bliżej ojciec do matki, to wiadomo, że tym lepiej, czyli im bliżej pomysłu do potrzeby, która jest zaobserwowana na rynku, tym większa szansa na sukces. Wiadomo, że żeby mogło dojść do zapłodnienia, to musi nastąpić pewnego rodzaju gra wstępna, dużo różnych przyjemności. To jest tak zwany proces kreatywny. W tym procesie kreatywnym warto jest zapewnić olbrzymią różnorodność i niesamowicie mnie cieszy to, co dzisiaj tutaj wielokrotnie zostało powiedziane, że nie da się pracować samemu, że multidyscyplinarność jest absolutnie niezbędna, że zapraszanie ludzi, którzy nie zajmują się naszą branżą na co dzień, jest fantastycznym źródłem nowych pomysłów. My w naszej pracy doradczej mamy mnóstwo dowodów na to, że wykorzystywanie praktyk spoza branży, nad którą akurat pracujemy, daje bardzo proste jest to bardzo prosta metoda, a daje niezwykle silne rezultaty. Ponieważ w niektórych branżach różne rozwiązania są już standardem, a w drugich zupełnie nie. I okazuje się, że nawet proste przeniesienie doświadczeń z innej branży może zaowocować naprawdę wielkim sukcesem. Zresztą jest sporo organizacji, które na co dzień mają pod swoim krwiobiegu, na przykład taki General Electric, który łączy i produkcję samolotów i bankowość, właśnie przenosi niektóre doświadczenia pomiędzy branżami i dobrze nam to chodzi. Oprócz różnorodności w tym procesie kreatywnym, w procesie zbliżania się warto też stosować różne dobre praktyki i dobre techniki. Warto zbierać pomysły od bardzo różnych osób, to już sobie powiedzieliśmy, ale warto też otwierać się na świat zewnętrzny, czyli nie tylko pytać członków zespołu, nie tylko pytać wybrać znajomych z innego departamentu. Bo tutaj też jest pewien problem, o którym Pani wspomniała, że nie mamy do siebie nawzajem zaufania. Rzeczywiście wielokrotnie nam się zdarzało obserwować w instytucjach, po których bym się tego nie spodziewał, czy w firmach, po których bym się tego nie spodziewał, że departamenty są jak silosy i ludzie ze sobą nie współpracują, no nie mają wspólnych interesów. Więc to jest też olbrzymia sztuka, żeby stworzyć taką przestrzeń, w której możemy czuć, że mamy wspólny interes. To dotyczy zarówno firmy, to dotyczy administracji publicznej, to dotyczy w ogóle skali makro i całej gospodarki. Więc warto pytać ludzi, którzy nie pracują nad naszym projektem, i warto również pytać ludzi spoza naszej organizacji. Warto wprowadzać elementy tak zwanej open innovation lub crowdsourcingu. Jest kilka firm, które naprawdę są mistrzami w dziedzinie. Wystarczy spojrzeć na Procter & Gamble i na ich portal Connect and Develop albo na Innocentive, gdzie ogłaszane są wyzwania. Szukamy rozwiązania danego problemu i wszyscy, którzy to przeczytają, mogą odpowiadać na to. Mogą to być naukowcy, mogą to być szaleńcy, mogą to być tak zwani userzy, czyli osoby, które same na własne potrzeby rozwiązują jakieś problemy, czy wykorzystują w zupełnie inny sposób technologię lub produkty, które zostały wypuszczone na rynek, bo do ich problemu trzeba zastosować daną technologię w trochę inny sposób. Więc jest sporo takich narzędzi, które warto wykorzystywać, warto się otwierać. Po tym procesie twórczym dochodzi do zapomnienia, czyli dojrzewa pomysł, który warto przygotowywać do wdrożenia. Ale trzeba pamiętać, że pomiędzy zapomnieniem a porodem jest co najmniej 9 miesięcy ciąży. I to jest czas, który każda organizacja powinna spędzić na rozwijaniu tego pomysłu, na upewnianiu się, czy on jest na pewno prawidłowo sformułowany, czy na pewno klienci odbiorą go. Proszę pamiętać, że klient to niekoniecznie jest ten, który coś kupuje. Tak? W przypadku administracji publicznej klientem jest obywatel albo przedsiębiorca, który korzysta z jakiegoś rozwiązania. Więc klient to jest hasło, które bardzo szeroko traktujemy. Więc warto w okresie ciąży weryfikować nasze pomysły, czyli prototypować i upewniać się, czy na pewno dobrze rozwija się ten nasz płód, czy to dziecko urodzi się zdrowe i przygotowane do tego, żeby rosnąć i potem odnosić sukces. Czyli musimy cały czas zapewniać temu płodowi, zapewniać temu płodowi dobre warunki, dostarczać mu pokarm. Matka musi dbać o siebie, ta organizacja również musi pilnować, żeby ten pomysł mógł się rozwijać. To jest czasami bardzo trudny proces, dlatego że wiele organizacji, co już dzisiaj też się pojawiło, jak postanowiło, że będzie realizować jakiś projekt, ślepo brnie w tą uliczkę, a czasami lepszą decyzją byłoby jednak zrezygnowanie. I tak się w życiu czasami zdarza, że płód nie dorasta do momentu porodu. Tak? Czasami prototypowanie, dlatego jest ważne, żeby nie popełniać tego błędu i nie płynąć zbyt daleko, nie wydawać za dużo pieniędzy i nie poświęcać za dużo czasu na ścieżki, które nie są prawidłowe albo nie są najlepsze. Więc czasami warto podjąć taką decyzję o zmianie poza przesłanym prowadzeniem. No dobrze. Ciąża się udała, 9 miesięcy minęło, dochodzi do porodu, czyli do wdrożenia, wprowadzenia leków. Tutaj oczywiście znowu pojawiają się wysiłki i ból. Nie dzieje się to najczęściej bezboleśnie. To wdrożenie oznacza konieczność przygotowania modelu biznesowego. Jest też coś, o czym Pani profesor przed chwilą powiedziała, czyli bardzo precyzyjnego wyobrażenia sobie, po co to robimy, dla kogo, w jaki sposób będziemy wartość oferować i na czym będziemy zarabiać. Bo w bardzo różny sposób możemy zarabiać. Tak, produkty możemy przekształcać na usługi, usługi możemy przekształcać na produkty, możemy dawać wszystko rzeczy za darmo, którym się nie płaci w żaden sposób. Ta firma została sprzedana za $1 miliard, nie mając ani $1 przychodu. Dlaczego? Dlatego, że wartością tej firmy jest społeczność, którą ona zbudowała. Tak, te miliony użytkowników, które używają tej aplikacji. I dla Facebooka to jest niezwykła wartość. Po pierwsze jest to aplikacja mobilna, która zgromadziła kilkadziesiąt milionów użytkowników. Po drugie, jest to ta olbrzymia wartość w postaci społeczności, którą na pewno uda się Facebookowi spieniężyć, tak, przetworzyć na konkretne przychody. Tak więc w różny sposób można zarabiać, tak, na różnych rzeczach. Czasami warto niektóre rzeczy dawać za darmo, a zarabiać na czymś innym. Więc ten etap porodu, etap wdrożenia jest również bolesny i czasami różne bolesne decyzje trzeba podjąć. Ale na tym nie koniec. Bo wiadomo, że takie dziecko, które się później urodzi, taki noworodek jest kompletnie bezbronny. On sam nie jest w stanie zapewnić sobie jedzenia, nie potrafi się poruszać. Trzeba cały czas się nim opiekować. To jest coś, o czym też wiele organizacji zapomina. I wydaje się, że już pomysł dorósł do tego, żeby go wpuścić na rynek, to nas sobie sam szybko radzić i w krótkim czasie nam przynieść bardzo duży payback. Okazuje się, że z badań, które na rynku amerykańskim zrobiono wśród startupów, okazuje się, że najbardziej efektywne, skuteczne startupy to są takie, które zmieniły swój profil działania, albo zmieniły swój pomysł na biznes, zmieniły swój model biznesowy w ciągu pierwszego roku działalności. Zmieniły raz lub 2 razy. Te, które tkwiły przy swoim pomyśle, dostaję sygnał, że będę patrzeć. Te, które tkwiły przy swoim pomyśle od początku do końca, nie były najbardziej skuteczne. Więc ta umiejętność zmiany kierunku jest również bardzo ważna. To jest coś, na co też trzeba kłaść olbrzymi nacisk. I na koniec jeszcze tylko powiem jedną myśl, mianowicie wiele organizacji stosuje, tak powiedziałam, pigułki antykoncepcyjne w postaci awersji do ryzyka i nie dawania sobie szansy na eksperymenty. To wdrażanie, to tworzenie pomysłów na nich, potem ich wdrażanie wymaga trochę innych procesów niż standardowe, które pomagają nam skutecznie i efektywnie działać i być doskonałym operacyjnym. Innowacyjność wymaga innych procesów, innej przestrzeni, wymaga szansy na popełnianie błędów i uczenia się oczywiście na tych błędach. I ostatnia już naprawdę rzecz, wydaje mi się, że wiele instytucji otoczenia biznesu niestety w Polsce powiedziałam, że promuje bardzo silnie politykę antyurodzeniową ze względu na taką bardzo właśnie formalne podejście do wszystkich projektów innowacyjnych i na zabranianie tak naprawdę podejmowania tego ryzyka i zmieniania kierunków, których wstępnie było pisane we wniosku. Bardzo dziękuję. Jak Państwu się podobało, bo ja zacząłem sobie analizować te dalsze kroki i bałem się, że dojdziemy Pani Dyrektor aż do śmierci, bo z technologiami totalnie jest ale oczywiście urządzenia i nie tylko w biologii. Natomiast ja chciałem Państwu zwrócić uwagę, że zaraz Pan Profesor Ireneusz Krzemiński na pewno kontradyktoryjnie jest, że przyszedł Krzysztof Kurzydłowski, Pan Profesor Krzysztof Kurzydłowski, który tak naprawdę jest w tej chwili dysponentem największych środków na prowadzenie badań, bo jest szefem agendy Ministerstwa Nauki, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Panie Profesorze, witamy serdecznie, bo ja rozumiem, że część uwag była dla Pana, bo w pewnym sensie Pan jest także szereg. Także Pani Katarzyna tutaj, cześć, witamy Pana serdecznie. Proszę Państwa, ja mam prośbę do dyskutantów, ponieważ tak, to jest dzwoneczek. Chcemy także oddać głos części z Państwa. Ja nawet umawiałem się już, że niektórym z Państwa udostępnię go. I bardzo proszę, ponieważ tak, Pan Profesor Ireneusz Krzemiński ma wiele do powiedzenia. Chciałem szczególnie, żebyś powiedział o tych barierach społecznych. Pani profesor wręcz wywołała się, żebyś powiedział, dlaczego u nas nie ma współpracy, dlaczego jest taki niski kapitał społeczny, z czego to wynika i no i właśnie skąd u nas obawa także przed odpowiedzialnością. Wiem, że pan profesor Krzemiński to jak nikt w Polsce na pewno zanalizuje. Bardzo serdecznie proszę. Jak dla mnie przyszło, to oczywiście na mnie już jest dzwoneczek z góry. A ja muszę się jeszcze wykarskać z tej dłoni po kobiece i innowacyjności. Tak, bardzo to była Marta Siodzocznik, nabrzeszczała na mnie, na szczęście z Ameryce chyba jeszcze, ale naprawdę muszę się wykarskać z tej metafory, bo nie wydaje mi się najlepsza, ale mniejsza z tym. Otóż rzeczywiście, kiedy się przygotowywałem, to napisałem sobie dwie strony, bo oczywiście socjologia bada również kwestie innowacyjności, ale nie chciałem w tej roli występować. Raczej podzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami z praktyki badawczej, również współpracy z firmami, dużo ich nie było, ale przynajmniej z jedną naprawdę porządną, oraz z powodami, które ma badacz, a zwłaszcza jak ma badacz pomysł, żeby współpracować instytucjonalnie z jakimiś praktykami. No i parę rzeczy tutaj rzeczywiście już padło, bo można teraz zacząć od tego, co to jest to ryzyko. Bo w tych wszystkich wystąpieniach, łącznie z wystąpieniami naszych gości, zabrakło mi jednak takiego myślenia, że ryzyko ryzyku nierówne. Otóż jest jednak czymś innym takie ryzyko, które angażuje bardzo poważne środki badawcze, bardzo poważne badania. Tutaj tak mi wspomniała o doświadczeniach amerykańskich. Ja myślę, że są takie doświadczenia, które wyjątkowo długofalowo myślą o tym, jak wykorzystać finansowane zresztą przez również przemysł i biznes badania. No, bo okazuje się, że one mogą mieć tak podstawowe znaczenie, że aby je przełożyć na konkrety, takie, które już będą płacą tylko cash, prawda, przynosi zyski, to może upłynąć wiele lat. To jest jedna kwestia, bo myślę, że zwłaszcza tutaj mieliśmy bardzo ciekawe było wystąpienie pani z tej firmy farmaceutycznej, to sobie tak, oni inwestują w takie badania, gdzie w ogóle myślą o jakichś długofalowych możliwościach użycia na przykład jakichś materiałów na leki, kształtu leków, które też mają swoje znaczenie i tak dalej, które wcale na konkrety nie muszą się przekładać, prawda? To jest zupełnie inny rodzaj ryzyka, jak wtedy, kiedy facet ma pewien produkt i czuje, że może go ktoś kupi, a może nie kupi, prawda? I wtedy badanie bardzo ważne jest takie, żeby ocenić, czy ten produkt będzie konkurencyjny, czy on może tutaj liczyć na jego powodzenie, zdobyć rynek, czy nie ma na to szansy. To są zupełnie inne kategorie ryzyka, moim zdaniem warto byłoby to rozróżnić. A gdyby teraz zebrać tego grupy, to mimo wszystko wydaje mi się, że są dwie rzeczy, znaczy dwie rzeczy, które chciałem na pewno powiedzieć i wydaje mi się, że w tej kwestii tutaj, to nie wiem, czy centry narodowe mają tyle do rzeczy, jak te centry narodowe do chociaż ostatnio mam manifestację centr narodowych na Karpińskim Przedmieściu, ale myślę, że doświadczenie społeczne, to doświadczenie w komunizmie jednak przekłada się w taki niechciany sposób na różne praktyki i sposób myślenia. Po pierwsze, wydaje mi się, że generalnie nam na poziomie nawet gospodarstw indywidualnych, ale na poziomie instytucji, przedsiębiorców, brakuje tak naprawdę długofalowego myślenia. Długofalowe myślenie, które oznacza między innymi również pewne strategie działania. Strategie działania, które biorą pod uwagę, a co będzie, gdy się coś tutaj posypie. No i takie myślenie buduje również zaplecze do współpracy, do badania, do nawiązywania kontaktów, do posiadania właśnie różnych kontaktów, różnymi badaczami na przykład, żeby móc w ogóle zbudować taką strategię. Zarówno w konkretnych dziedzinach, które dotyczy działalność przedsiębiorstwa, na przykład, że weźmiemy przedsiębiorstwo, jak i właśnie tych chociażby marketingowych prognoz, które odgrywają ogromną rolę tak naprawdę w działaniu owych praktyk, zwłaszcza praktyków biznesowych. I właściwie to myślenie jest właściwie ciągle w teatrach. Co prawda rozmawiałem na przerwie z panią dr Starczewską z Tewiatana, która mówiła mi o badaniach, które ostatnio przeprowadziła i mówi, że w ciągu dwóch lat ostatnich, bardzo zmieniły się wyniki. Nagle przedsiębiorcy zaczynają myśleć właśnie o tym, że trzeba przygotować długofalową strategię, że trzeba być nastawionym na różne możliwości, które będzie tworzą rynek, nowe możliwości rozwojowe, że właśnie trzeba będzie myśleć o tym, żeby wykorzystać potencjał, który już się ma, ale też zdobyć skądś jakieś nowe wzory, jakiś badaczy może zatrudnić do czegoś. No dobrze, ale jeżeli ono już tak się zmieniło, no to tak dobrze, ale to 20 lat no to i w Polsce nowe gospodarki. Moim zdaniem to jest jednak bardzo ważna sprawa. Z tym się wiąże coś, co jest bardzo istotne. To jest praca empatów. No, minister Kuczyńska, planując te reformy, które wprowadzono, mówiła właśnie o takim pomyśle konsorcjum badawczo-przemysłowym na przykład. Że tu właśnie zbiera się paru producentów, no, różne instytucje naukowe, zbierają się ze sobą, robią konsorcjum, zaczynają współpracować i będzie cud dniu. Otóż ja oczywiście kompletnie nie wierzę w te konsorcja, ponieważ wszyscy, którzy będą w nim uczestniczyli, będą na siebie patrzyli bardzo podejrzliwie, może na nie naukowcy, ale właśnie ci przedsiębiorcy, tylko czekali na to, że ktoś tutaj coś rzucił jakiś pomysł, to zaraz ten jeden się w konsorcjum wypisze, powie, ja to zrobię na was jak szybciej, lepiej więcej zarobię. Te obawy są fundamentalne dla funkcjonowania, moim zdaniem, kooperacji w Polsce. Więc one mają tutaj w związku z tym, żeby to pokonać. To są bariery, które są barierami, moim zdaniem, głównie psychologicznymi, ale mają swoje też instytucjonalne zaplecze. No właśnie w tym, że to jest następny element systemowy, że sytuacja instytucjonalna, moim zdaniem, praktyków jest bardzo niestabilna, ponieważ tempo, w jakim zmieniają się przepisy prawne, a do tego dochodzą regulacje rozmaitych resortów, rozmaitych instytucji, które wykraczają tutaj, że tak powiem, w działalność, po prostu jest tak niestabilna sytuacja, że tak na dobrą sprawę bardzo trudno planować coś stabilnego, długofalowego, no bo jeżeli w ciągu 3 lat zmieni się całkowicie prawo i zupełnie co innego będzie ważne, inne koszty będą wszystkiego zrobić, to właściwie trzeba się zastanawiać na długofalowym programie. To wydaje mi się tutaj niezwykle ważną sprawą, do dochodzą jeszcze te zwykle praktyki urzędnicze. A z punktu widzenia takiej instytucji badawczej, jaką reprezentuję, można powiedzieć, mam bardzo duże doświadczenie, ponieważ w ciągu 20 lat zrobiłem chyba 5 takich wielkich projektów badawczych realizowanych przez KPRM, przez ministerstwo, a to będzie 7. Wbrew temu entuzjazmowi, który tutaj słyszeliśmy z pana ministra, to jestem głęboko przekonany, że te regulacje, które przyszły, one wprowadzają w tej chwili niesłychaną ilość kompletnie idiotycznych, algorytmicznych, urzędniczych kontroli pracy badawczej, pracy dydaktycznej, mówiąc o tym, że na przykład jest cały zestaw efektów na przykład dydaktycznych, to teraz trzeba podpisywać. No na szczęście ministerstwo wypisało ile różnych możliwości, umiejętności, które może zdobyć, więc może tak przepisywać, to zajmuje trochę czasu, prawda? Kompletny idiotyzm. Wiedza, kwalifikacje i kompetencje. Tam trzeba niektórych słów. Natomiast pokazało się, natomiast mogę się powiedzieć z praktyki tyle. Kiedy uzyskałem pierwszy grant na badanie na początku lat 90. w Katarzynie, to okazało się, że ta suma pieniędzy przyznana jest oczywiście znacznie mniejsza niż planowana, jednak była traktowana właśnie w elastyczny sposób. I ze względu na to, jak przebiegało badanie, jakie były problemy, można było przemieszczać te sumy pieniędzy, na przykład mniej wydać na komputer, a więcej na badanie, dołożyć więcej wywiadów tam indywidualnych, czy tam coś byśmy robili. Przy drugim projekcie 4 lata później, w ogóle to już kompletnie nie kosztuje. Ale w tej chwili mamy znowu to samo. Jak jest na te badanie, ma jakąś merytoryczną część, a ma na przykład aparaturę. Aparatura, koniec w ogóle co innego się liczy. Można, trzeba dać na nie tyle, jak potrzeba. No, to jest oczywiście coś, co jako produkt innowacyjny zabija. Bo z góry trzeba założyć, że specjalnie można to wymyślać, bo można specjalnie to zrobić. Prawda? Oczywiście też to badanie, które tutaj Państwu przeprezentowano, nie przeprezentowano, było bardzo interesujące, ale też można takie wnioski, które mnie trochę zadziwiły. Na przykład to, że na brzegu Sztoci stępyczali profesorowie wszystkich tutaj rządców, a młodzież biedna nie ma zajęcia. Otóż chyba tak nie jest. Ja znam praktykę, może nie jestem wielkim praktykiem zagranicznym, ale to mi się wydawało, że tam wielki projektach to niekoniecznie tacy 20-latkowie z doświadczeniem wielkim uczestniczą. U nas mamy odwrócenie w tej chwili proporcji. Tak jak w dziennikarstwie mamy 20-latków, którzy są najmądrzejsi na świecie, inaczej to powiedział, co było 10 lat temu. No, to chyba jednak właśnie nauce, a zwłaszcza w tej współpracy między nauką a praktyką. kumulacja doświadczenia ma fundamentalnie zupełnie znaczenie po prostu. No, dopiero tutaj można to ocenić właściwie, bo to wymaga wyobraźni. Bardzo duża ilość praktyk u przedsiębiorców w ogóle wyobraźni nie ma, szczerze. Zwłaszcza takiej właśnie, która by pozwoliła myśleć o tym, jak tu wykorzystać potencjał intelektualny, który moim zdaniem w polskiej nauce istnieje i który jest właściwie kompletnie niewykorzystany, ale może być korzystany z dwóch stron. Z powodu ograniczeń nowych praktyków, ale z drugiej strony z powodu instytucjonalnych ograniczeń instytucji naukowych. Ja w tej chwili oczywiście z moimi doktorantami, którzy piszą do doktoranty, piszą, bo ciągle coś robimy tam dlaczego. Za to mamy wielką praktykę badawczą. Tylko ona się kompletnie odbywa poza moją instytucją jako instytucji. Chociaż z niego oczywiście można korzysta. Ponieważ instytut na przykład nie jest w stanie w żaden sposób zaangażować się w instytucjonalną współpracę. Przynosiła komercyjne zyski i uniwersytetowi i oczywiście firmom. To jest w ogóle niemożliwe. Moja koleżanka, która już też zyskała tytuł profesora uniwersytetu, która przez lata była wielkim CEO jednej z bardzo dużych firm, rozwiązała ten problem bardzo dobrze. Założyła taką fundację przy oczywiście widziane, tam jakieś związki są niby symboliczne z uniwersytetem, i w tej chwili może prowadzić bardzo poważną działalność, wykorzystując i swój potencjał naukowy, i nasze całe rzesze doktorantów, doktorów młodych, efektywnie współpracując z zewnętrznymi praktykami. Przez instytut jest w ogóle niemożliwe. Mimo tych rzekomo tak ułatwiających to zmian ustawowych. No, to jest oczywiście coś, co bardzo utrudnia współpracę, mówiąc szczerze. Co nie budzi też zaufania u przemysłowców, doradców i odbiorców. Ponieważ no, oni zakładają, że mogą ustalić pewne normy instytucjonalne. Z tego płyną pewne korzyści również finansowe, tam inaczej się te daty płaci, daty i tak dalej. To jest po prostu niemożliwe, no bo po prostu uniwersytet jako instytucja naukowa w takiej roli, jak to powiedzieć, usługowej występować w ten sposób nie może. No więc jesteśmy znowu tutaj przy czymś, co ja uważam jest no, podstawowym elementem, który nadbudowuje się na ten brak zaufania, nieumiejętność współpracy efektywnej, takiej współpracy, która no, służy wspólnym celom, mianowicie ograniczenia biurokratyczne po prostu. To jest właściwie coś, co jest w ogóle fundamentem moim zdaniem, na którym powinno się tak naprawdę zastanowić. Ale jeszcze jedna rzecz na koniec, która wydaje mi się dosyć ważna, bo w tej prezentacji naszego kolegi z Finlandii, pana Petri jak się to czyta, tam była taka rubryczka, w której napisał tak: Control is but are ready to accept failures. Otóż trzeba zastanowić tak, kiedy ludzie w ogóle najchętniej, czy to w rolach konstytucjonalnych, czy indywidualnych podejmują ryzyko. Otóż bardzo bym dyskutował z tutaj tą definicją potrzeby. Ludzie ryzykują, potrzeba to ma różne kategorie. Można z potrzeby wyobraźni również coś eksperymentować. Potrzeba jest właściwie zdefiniowana również przez horyzont, w którym działamy. Bardzo moim zdaniem kiepsko jednak byłoby wskazówką dla myślenia o przyszłości firm, gdyby mamy taką potrzebę, jak już po prostu wszystko się wali, dopiero wtedy zrobili badania na przyszłość. To byłoby po prostu dosyć kiepską radą. Ja myślę, że to właśnie myślenie w szerszym horyzoncie, to myślenie długofalowe, wieloczynnikowe, próba myślenia, dobrze, jak mi się nie powiedzie w tym, to przecież możemy zrobić co innego. Mamy tutaj zaczęty jeden projekt, tutaj drugi, tutaj mamy jeden produkt, a już drugi nam wchodzi na rynek. Zobaczymy, który będzie lepszy. Takie myślenie wieloczynnikowe, które otwiera tak naprawdę tutaj potrzebę prawdziwego współpracy z nauką, wykorzystania potencjału naukowego, wykorzystania potencjału, mieli w ogóle taką wizję przyszłości. Ludzie zresztą skłonni są do ryzyka nie wtedy, kiedy właśnie są w wielkiej potrzebie, tylko właśnie wtedy, kiedy mają przynajmniej jakieś minimum możliwości przegrania. Tutaj zresztą mogliśmy wszyscy społecznie to stwierdzić. Wizja wczesnego ministra pracownicza, że jak ludzie wyrzuceni z pracy będą wtedy silnie zmotywowani, żeby szukać nowego, stała się kompletnie nieporozumieniem. Prawda? Ludzie są skłonni podejmować nowe inicjatywy, ryzykować nowe działania, wtedy, kiedy będą mieli przynajmniej minimum poczucia bezpieczeństwa, że nie padną, że tak powiem, do stóp, nie tym się nie będzie. I to można zrobić właśnie stosownymi, instytucjonalnymi rozwiązaniami. Bardzo dziękuję. Ad vocem, Pani Katarzyna. Bardzo króciutko ad vocem. Wydaje mi się, że mówimy dokładnie to samo, bo ja mówię o potrzebach, nie o potrzebach firmy, tylko o potrzebach klientów, tak? Potrzebach użytkowników. Chodzi o to, żeby bardzo precyzyjnie zrozumieć, czego potrzebuje ktoś, albo ja coś robię. Natomiast potrzeba firmy pewnie też jest w jakości istotna, bo badanie, które się tam powołało, pokazuje, że w kryzysie jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby myśleć o przyszłości, o innowacjach. Między innymi dlatego, że pojawiła się też potrzeba po stronie przedsiębiorstw, zdały sobie sprawę z tego, że jednak nie można robić ciągle tego samego i że nie wystarczy produkować więcej, tak? Bo nie ma na rynku, że trzeba jednak coś zmienić. Więc pełna zgoda z całą resztą odpowiedzi. Chciałam tylko zasugerować, że o potrzebie mówię w sensie potrzeby użytkownika. Bardzo dziękujemy. Tutaj można się nie zgadzać. Ja tutaj dostanę. Mi się wydaje, że jednak współpraca między nauką a praktykami ma jednak jeszcze taki wymiar, że jednak nauką często uzmysławia coś praktyki, nie mają dostatecznego rozwiązania. To jednak jest wzajemne. Dwie strony się to wzajemnie czegoś uczą. Tak. Proszę Państwa, ja nie wiem, bo być może jest, widziałem, że wśród gości był dyrektor Centrum Innowacji. Tam realizowano bardzo ciekawe projekty 1441, projekty celowe. I on myślę, że mógłby dużo opowiedzieć. Nie wiem, czy Pan Włodzimierz Kausner jest? Nie ma. Ale proszę Państwa, teraz tak. Króciutko i szybko. Elastyczność, o tym Pan Profesor mówił. O współpracy, komunizm, pewno tak. Ja w ubiegłym tygodniu słyszałem przemówienie Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1937 roku, kiedy rozpoczynał realizację wzorów, jak Państwo wiedzą, być może najgenialniejszej koncepcji cywilizacyjnej Polski. On zrzucał na zabory, ale wiedział, że można to zmienić. Ja myślę, że też to jest kwestia świadomości, ale także kwestia wizji. Bo my dużo mówimy o elastyczności, o współpracy, o barierach biurokratycznych, ale być może najistotniejsze jest także to, że nie ma takiego przełamania wśród tych, którzy decydują o pieniądzach, żeby podejmować ryzyko. A być może, no, myślę, że Pan Minister Urzydłowski powie, że co decyduje o tym, że przyznaje się jakiś projekt pieniądze, czy nie. Ale teraz tak, Pan Bartosz Dąbrowski, co Pan mówi o innowacyjności? Ponieważ Pan sam realizuje takie projekty, przypomnę, chyba Dąbrowski, nie wiem, też rozumiem, że o tych biurokratycznych procedurach Pan nie wie. Bardzo proszę. Znaczy, następnie chciałem powiedzieć, którym się zajmuję. Ja jestem doradcą, pozyskuję właśnie środki finansowe na realizację różnych innowacyjnych projektów, w tym projektów badawczych. No i my jako firma też realizujemy własny projekt, o którym tutaj już nie będę mówił, ale polega na rozpoznawaniu teraz taką nową technologię, która będzie o tym słuchać gdzieś w przyszłości. Czyli chciałbym ogólnie tak powiedzieć odnośnie tego zaufania. No ja tego nie widzę akurat w praktyce, bo 70% moich klientów na oczy nie widziałem, a z nimi współpracuję i robię kolejne projekty. Kontaktujemy się tutaj wyłącznie zdalnie, internet, telefon i to naprawdę działa, więc tutaj bym nie był aż tak skłonny mówić, że w ogóle nie ma zaufania w społeczeństwie i jakiejś chęci współpracy. Myślę, że to, co zahamuje taką współpracę między biznesem a instytucjami badawczymi, to są przede wszystkim procedury, no i brak tutaj zysku dla tych badaczy, bo tak naprawdę kto te pieniądze później otrzyma w tej instytucji, tak? Tutaj nie ma takiego, nie ma jasności co do tych właśnie osiągnięć z przeprowadzonych badań na zlecenie, tak? Wydaje mi się, że tutaj powodem jest to, że nie ma takiej jasnej formy własności, która by mogła właśnie jakoś tak ułatwiać współpracę. Mam tutaj na myśli to, że jeżeli jest uniwersytet lub jakiś instytut badawczy, no to tak naprawdę to on powinien integrować szereg spółek kapitałowych, których udziały byli naukowcy, tak? I oni by w ten sposób komercjalizować własne badania. I tutaj było łatwiejsze do zrozumienia, no, gdzie te pieniądze idą tak naprawdę, tak? Czyli ta osoba, która wykonuje konkretne zlecenia od firmy, no ona de facto otrzymuje pieniądze, tak? Ostatecznie. Obecnie jest tak, że te pieniądze no, gdzieś tam się rozchodzą, tak? Prawdopodobnie są jakieś nagrody, jakieś inne rozliczenia, część pieniędzy idzie do wspólnej puli. No i to mi się wydaje, że to jest jeden z czynników tutaj hamujących tą współpracę bieżącą biznesu biznesu z właśnie instytucjami badawczymi. To, co wspominałem, to jest jeden z czynników własność, tak? Czyli taki aspekt, że badacz czy naukowiec ma świadomość tego, że to on jest właścicielem, tak? I może czerpać pożytki z tego, co robi. Obecnie jest tak, że naprawdę ciężko powiedzieć, no, czyja jest to własność, tak? Można powiedzieć, że jest własność autorska, tak? Gdyby było jakiś patent, jakiś tytuł, no ale właśnie co z tymi pożytkami, tak? Dlatego ten projekt trafiłem do szuflady, no bo tak naprawdę nie ma formy przełożenia później na praktykę, tak? Tutaj kolejny czynnik, który wpływa na rozwój, na innowacyjność, jest dostęp do kapitału. Kapitałem jest oczywiście praca, wkład własnej pracy, ale no, poza tym są potrzebne środki finansowe na przykład zakup jakichś urządzeń, tak, amortyzację sprzętu, obsługę biura i tyle innych elementów. No i tutaj no, są oczywiście pewne instrumenty, które są dostępne obecnie na rynku polskim, zarówno dla firm, jak i instytucji publicznych. No i tu pojawia się największa bariera, tak, czyli procedury i sposób, w jaki te środki są dostarczane właśnie w te miejsca. Sposób uzyskiwania tych pieniędzy. To przede wszystkim to tutaj jest błędne założenie, że te środki nie są elastyczne, tak? Środki nieelastyczne, czyli takie, że mamy biznesplan i nie wiem, celem jest osiągnięcie czegoś konkretnego, tak? To możemy zastosować do budowy autostrady, tak? Wiemy, ile kilometrów trzeba zbudować, ile to będzie kosztowało. Jest prosty biznesplan, ok. W przypadku takich działań badawczo-rozwojowych lub też bardzo innowacyjnych, no tutaj jest potrzeba większej elastyczności tych środków, tak? Czyli my do końca nie wiemy, co my będziemy potrzebować w przyszłości, no bo to też wychodzi po drodze, tak? To jest jeden elementów. No i tutaj rozwiązanie od razu, które ja bym sugerował, no jest etapowe finansowanie tego typu przedsięwzięć, czyli kilka rund finansowania lub oparcie tego nie o dotacje takie celowe, tak? Czyli na konkretny projekt, konkretna suma i efektem jest konferencja naukowa, tak? Tylko na przykład finansowanie właśnie poprzez inne instytucje otoczenia biznesu typu fundusze kapitałowe, tak? Czyli mamy spółki, w których naukowcy są udziałowcami, plus na przykład część udziałów posiada Instytut Badawczy Uniwersytet, tak? Który tam nie ingeruje decyzyjnie, ale posiada te udziały, które w przyszłości może zbyć za jakąś fajną wartość. No i jednocześnie część udziałów przyjmuje na przykład fundusz kapitałowy, który finansuje to elastycznie, tak? Czyli on na bieżąco rozumie, jak ten projekt się rozwija. Finansowanie jest właśnie w pewnych rundach też, tak? Czyli osiągamy pewne efekty, nie mamy prototyp, patrzymy, jaka jest reakcja rynku, ok, wracamy do wdrożenia, realizujemy to dalej, mamy na rynek, tak? Jeżeli tutaj, to jest jakby mój taki pomysł, tak? Który muszę zasugerować. A jeżeli miałbym pozostać jak obecny w formie dotacji, tak? No to proponowałbym jednak to robić etapami, czyli jest przedsiębiorstwo czy badacz, on uzyskuje najpierw mały grant, patrzymy na rezultat. Jeżeli rezultat jest fajny, ok, dostajesz 2 razy większe pieniądze, zrób kolejny projekt, pokaż efekty. I w ten sposób myślę przez lata, bo my musimy myśleć strategicznie, tak? Przynajmniej na 20-30 lat do przodu i możemy zbudować naprawdę fajny kapitał intelektualny, tutaj powiązanie z jakimś mocnym finansowaniem. I oczywiście tutaj nie mogę mieć założenia, że jeżeli ktoś poniósł porażkę, tak? Nie wiem, produkt się nie przyjął, coś z nią nie wyszło, no to już on nigdy nie dostanie finansowania, tak? To jest pewna wartość, bo on realizując projekt, no właśnie rozwija te kompetencje, tak? Prowadzenia projektu, o których tutaj wspominaliśmy. No i generalnie tutaj jeszcze odnośnie strategii. No, w Polsce brakuje pewnej strategii takiej długofalowej, naprawdę na długi okres do przodu, czyli to nie może być okres, nie wiem, jednej kadencji czy 2, to musi być okres no co najmniej, myślę, że 20-30 lat. I teraz jakie są przykłady? No, Polska stoi przed takimi tematami jak budowa elektrowni atomowej, budowa szybkiej kolei. Na to już można przeznaczyć pieniądze na badania tych sektorów, na prowadzenie badań w tych sektorach, finansowanych właśnie ze środków publicznych, no bo my wiemy, że i tak będziemy musieli to od kogoś kupić, tak? Może lepiej kupić od Polaków. Tak? Więc to jest pewien element użytkowy gospodarki takiej narodowej, ale właśnie przez długofalową strategię, tak? No bo tak obecnie mamy, my kupujemy pociągi zło do tej szybkiej kolei, która nie powstaje, jak się okazuje. Metro kupujemy z Melexa, tak? Elektrownie wiatrowe kupujemy z Niemiec czy z innych państw. A mogliśmy sami wcześniej zaplanować, że skoro wprowadzamy pakiet klimatyczny, no to będziemy musieli iść w taką energetykę na przykład, tak? No to musimy przeprowadzić przez 10 lat czy 5 lat badania w tym obszarze, rozwinąć ten obszar, no i sprawić, że firmy z Polski będą produkować takie elementy, tak? Więc tutaj mi się wydaje, że jest brak takich właśnie strategicznego, długofalowego myślenia. No i oczywiście te instrumenty, które są przeznaczone dla właśnie obszaru badań i rozwoju, no są po prostu nieadekwatne, tak? To są takie, powiedzmy, nieelastyczne właśnie instrumenty finansowania i one nie mogą przyjść w efektu, bo tym się charakteryzują właśnie projekty badawczo-rozwojowe, że one są dynamiczne, tak? To są częste zmiany, się zmienia czasem koncepcja cała, być może ktoś w innym kierunku trzeba to zmienić, w ogóle skasować albo inwestycje, tak? No niestety jak jest dotacja, to działa w ten sposób, że trzeba dociągnąć projekt do końca i 100% sukcesu później, tak? No to już samo sobie przeczy, nie może być 100% sukcesu, bo to przeczy, że to po prostu nie jest prawda, tak? No zawsze jest jakaś porażka. To nie jest możliwe, że wszystkie badania były idealne i osiągnęły właśnie jakiś ten rezultat, tak? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, znaczy, ja myślę, że trochę się... Znaczy, trzeba sięgnąć chyba do głębi, bo istotą projektów wysokiego ryzyka są jednak pewne wartości przełomowe, prawda? I nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali właśnie o takich projektach, co to są zamiast czegoś, co unowocześniają tylko, co wprowadzają. Naprawdę, jest no, przedstawiciel Finlandii. No, w Polsce ciągle się mówi, że może jakaś Nokia. Doktor Dwiński, kiedy opracował swój kryształ ostatku galu, na przypomnę, obecna elektronika krzyżowa oparta jest też na osiągnięciu Polaka, profesora Czochralskiego, który nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak skończył. Skończył w Kcyni, produkując pastę do butów i farmę do włosów wali. To, no tak, w Polsce też działają takie mechanizmy. Miał szczęście, że swój projekt krystalizacji krzemu opracował w Niemczech. Pewno miał szczęście, tam opatentował. Później przyjechał do Polski. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy i liczę, że pan Maciej Grelowski powie także o tym, jak on doświadczony, menadżer, człowiek, który reprezentuje no, w pewnym sensie no, tę czołówkę biznesmenów, jak widzi te związki, czy rzeczywiście nasz biznes stać na finansowanie przełomowych. Tu nie chodzi, proszę Państwa, realizowanych jest w Polsce prawie 10 000 tych projektów MQS, ale średnio, to nie wiem, 160 000. Przepraszam, co to są za przełomowe projekty? Żadne przełomowe projekty. To moja babcia mówiła, że wymyśliła dokument potem uzyskiwania miodu nie od pszczoły i to był dopiero genialny pomysł. Panie Przewodniczący, bardzo proszę, jak poprawić te związki między biznesem, nauką? Czy ma Pan jakąś receptę, przepraszam, że tak prosto mówię pytanie, na sukces realizacji projektu KMZ? Bardzo proszę. Przez całą godzinę zastanawiam się, jakie pytanie mi zadał, bo jak wszyscy tyle powiedzieli, to obszar się znacząco zmniejszył. Muszę powiedzieć, że to jest pewne nowe odkrycie i nowe doświadczenie, obecność podczas tej konferencji, ponieważ jak ustaliliśmy z profesorem, im wcześniej się potwierdza obecność w takim przedsięwzięciu, tym się to robi łatwiej, a im bliżej zaczynają nachodzić wątpliwości. Ja jestem amatorem wszystkich debatujących w sprawach ryzyka w działalności innowacyjnej. W związku z tym na początku mi się wydawało, że mam bardzo dużo do powiedzenia i co mogłoby być źródłem mojej inspiracji. Dostałem badania i powstała taka fraza językowa w Polsce, oczywista oczywistość, i wydawało się, po co coś badać, żeby to udowodnić, że tak jest, bo wszyscy wiedzą, że tak jest. No i nowością, jaką odkryłem i cieszę się, że tu jestem, że po 20 latach trzeba było dokonać tych badań, żeby to udowodnić. To też jest znacząca informacja dla mnie, bo wydawało się, że to jest bolączka. Tak jest. Więc jakby czułem tutaj chęć zagospodarowania pewnych środków do tego, żeby udowodnić to, co jest faktem. Ja się nie zgadzam z wnioskami tego badania, bo trudno, ja nie wiem, czy to jest stwierdzenie złe czy dobre, że przedsiębiorcy to się kierują zyskiem, a naukowcy satysfakcją. No bo ja uważam, że to jest bardzo w porządku, bo tak to jest, bo przedsiębiorca, który zamienia chęć bogacenia się na każdy inny argument, wchodzi w obszar kłamstwa i obłudy i wtedy z zmierzamy w zupełnie odmiennym kierunku niż to powinniśmy robić. Tutaj pan profesor, mówiąc o uniwersytecie, powiedział bardzo słusznie, że uniwersytet nie powinien się zajmować stroną biznesową nauki i wyznaczył zadania dla profesorów, tylko tak się dziwnie składa, że większość profesorów, widocznie ja mam złą próbę, zabiega o to, żeby pracować dla biznesu, ale nie wcale w obszarze swoich badań, dokonań, tylko zasiadania w radach, doradzania zarządom i tak dalej, żeby zdobywać bieżące pieniądze. Wobec tego wydaje mi się, że tracą trochę energię w tym zakresie. I ostatnia uwaga jeszcze do wypowiedzi. Pan minister nauki powiedział, szkolnictwa powiedział, że pani minister, czy ministerstwo wprowadziło fantastyczne regulacje, które oczywiście za jakiś czas dożywią, tylko nie uwzględnił faktu, że nawet gdyby te regulacje były najbardziej fantastyczne, to choćby brak zmian w regulacji o zamówieniach publicznych i tak zabija to. W związku z tym to jest bezprzedmiotowe. I to jest stwierdzenie, które kieruje mnie do generalnej uwagi. Innowacyjność w Polsce jest funkcją państwa, czyli naszej społeczności, tak jak ona jest. Ja nie jestem socjologiem, przepraszam panie profesorze, ale jeżeli w Polsce zakładam, że innowacyjność, która jest sama ze swojej definicji obciążona znaczącym ryzykiem, to w polskich warunkach wszystko, co się dzieje w obszarze działalności publicznej jest obciążone znacznie większym ryzykiem niż gdziekolwiek. Dlaczego? Dlatego, że wspominane przez pana redaktora hasło biurokracja, no należałoby sięgnąć jednak do genezy państwa, do sposobu prowadzenia zarządzania tym państwem, do tworzenia prawa, do tego, kto to prawo tworzy, w jakich warunkach, bo my od 20 lat zakleszczamy się, nie wiem kiedy osiągniemy masę krytyczną, w której się okaże, że w zasadzie żaden racjonalny ruch na miarę wyzwań przyszłości jest niemożliwy, bo każdy ma jakąś barierę swojej obawy o decyzję. Jeszcze dodatkowo ze względów okulistycznych politycy nakładają różnego rodzaju symboliczne obciążenia na tych decydentów, którzy na co dzień zarządzają środkami publicznymi, że będą za to odpowiadali, że będą za to karani, że będą metryczki wystawiane, natomiast nie sięgają do zwykłej odpowiedzialności służbowej, tej, której przełożony ma rozliczyć nieudolnego podwładnego za niewykonanie pracy, a nie trzeba go straszyć, że będzie obciążony karą pieniężną, której tak się nie wyegzekwuje. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że w Polsce funkcjonuje dramatycznie zła struktura finansowania, tu nawiązanie tutaj, że tak naprawdę o tym wszystkim decydują pieniądze. I to, że ponad 60% badań jest realizowana w oparciu o fundusze publiczne, według mnie to jest przyczyna, dla której my drepczemy w miejscu. To jest także bardzo niska świadomość, zgadzam się z tym, po stronie przedsiębiorców, że muszą partycypować w badaniach i rozwoju w znacznie większym zakresie i że będą, że muszą zrezygnować z łatwości przyjmowania technologii, aczkolwiek nie zgadzam się z tym, że my musimy wypracować technologię szybkiego pociągu, żebyśmy mieli własną Polską. Pamiętam, jeden wicepremier lansował, że jednak Polonez to był dobry pomysł i trzeba go dalej kontynuować. I na szczęście nie jeździmy tylko samochodami, korzystając z technologii zewnętrznej. Ale są to obszary o tej przełomowych dziedzinach. Ja Państwu powiem z mojej praktyki, bo pan redaktor się pyta o moje doświadczenia. Jestem w wielu zadaniach gospodarczych. Jednym z nich jest przemysł chemiczny, który należy obok farmaceutycznego do tych, które korzystają, czy wytwarzają, czy tworzą dobra z zakresu innowacyjności, czyli są skazane na innowacyjność. Uczestniczę w projekcie, którego wartość jest między na około 30 milionów złotych, z czego z innowacyjnej gospodarki dofinansowanie jest 9 milionów. I problemem dla instytucji, która się tym zajmuje, jest fakt ściągnięcia 1 grosza należności, przesyłając fakturę, wystawienie faktury, proszę Państwa, z pewnością to wiecie, zatrzymuje procedowanie do czasu zrealizowania. Wobec tego następuje opóźnienie z natury projektu, bo o 1 grosz toczymy ze sobą korespondencję konieczną. Wtedy żąda się uzupełnienia harmonogramu. Harmonogram nowy zatwierdza się mniej więcej 4 miesiące, więc Więc jak przyjdzie zatwierdzenie harmonogramu, to on tak już jest nieaktualny. I ta zabawa za te 30 milionów trwa od 2009 roku do dzisiaj i końca tego nie widać. To jest po prostu, jeżeli szukamy dla przyczyny jak środki publiczne, no bo zakładam, że unijne są w tym samym obszarze, bo z drugiej strony uczestniczę w firmie no, wysokich technologii, konkretnie biotopu, no więc jestem szefem komitetu audytu i muszę powiedzieć, że mam zgrozę i pot, ale dobrze, że mam pewien dystans, choć jako doświadczony człowiek, jak przychodzi bilans roczny, ja muszę spisywać nieudane projekty, wydatki, które audytor domaga się, żeby zostały wyszacowane, żeby było wyciągnięte saldo z tego, jaka strata powstała, a chciałem powiedzieć, że to są rozmowy nie o dziesiątkach czy o parunastu milionach, tylko o setkach milionów. Wiecie Państwo, zresztą Dioton przez lata należał do czołówki tych, którzy na innowacyjną się wydają najwięcej. Insulina tak, teraz jest insulina analogowa, to jest hormon wzrostu. To są wysokim ryzykiem obciążone działania i muszę powiedzieć, że co jest najbardziej zabawne, że im bardziej ta wysokotechnologiczna spółka zaczyna schodzić na ziemi, zajmowała się po prostu zwykłą produkcją insuliny, to wzbudza coraz większe zaufanie inwestorów. Natomiast jak zajmowała się wysokimi technologiami, obciążonymi ryzyka, to się mówiło, że to jest spekulacja i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli nie dobije fakt braku finansowania, niezrozumienie, proszę zwrócić uwagę, tutaj panowie ze strefy bardziej dojrzałej zwracali, że satysfakcja czy przekonanie akcjonariuszy do działalności w biznesie wysokiego ryzyka innowacyjnego to jest jakby fundamentalne zadanie osób zajmujących się w firmie tą działalnością. U nas jest to totalnie lekceważone. Ale jeżeli już przekonamy, no to się zaczyna struktura z urzędem skarbowym i wyceną tak zwanego goodwillu, który w innowacyjnej gospodarce jest no, istotą działania. No i tutaj już jest bardzo, że tak powiem, skomplikowane zagadnienie, o którym z pewnością Państwo wiedzą, nie będę się na ten temat tutaj wywodził, ale to jest problem, który oczywiście tylko desperatów skłania do tego, żeby pomimo tego wszystkiego, dźwigając to odium zła na sobie, realizować pomysł. Ja też uważam, że ta ginekologiczna parafraza dla działalności innowacyjnej nie bardzo mi pasuje, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, bardziej bym wolał, że zająć się sercem, czyli tą początkową fazą, bo ja uważam, że jest oczywistą oczywistością, że rozwiązanie potrzeby jest stymulatorem tego, w jaki sposób to zrobimy i jest pomysł. Wczoraj Polska Rada Biznesu przyznała pierwszy raz nagrody za osiągnięcia właśnie w innowacyjności gospodarczej i tam dostał taką najważniejsze wyróżnienie, że pan, jeśli to jest jedna, bo to jest bardzo oczywiste. Natomiast pan Inglot, który stworzył wielką firmę kosmetyczną, no i wiecie Państwo, on wczoraj powiedział, wiecie Państwo, no jak się ten szary PRL się kończył, to ja uważałem, że społeczeństwo potrzebuje koloru. Ja zacząłem się zajmować kolorem. No więc on miał konkretny cel, do którego dołożył pomysł, jak to zrobić i bardzo słusznie powiedział, on jest przemyślany. Powiedział, że to nie chodzi o to, że gdzie jest Polska A, gdzie jest Polska B, tylko gdzie jest rozum. I w związku z powyższym to jest istota sprawy i byliśmy bardzo dumni z tego, że akurat kapituła oraz twórcę Wiedźmina, który w sposób racjonalny, zresztą tak na marginesie chciałem Państwu powiedzieć, bo ten nagrodzony się pochwalił w tym wczoraj, wszyscy go kojarzą, tą spółkę to CD Red się nazywa, z faktem Wiedźmina, ale oni są właścicielami drugiego co do wielkości sklepu internetowego w Stanach Zjednoczonych z grami komputerowymi, więc to są takie zdobycze, które ja osobiście o tym nie wiedziałem. Tak więc też bym nie popadał w pesymizm pani profesor, że naukowcy są odrzucani czy niedoceniani przez przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy oczywiście zamawiają usługi nauki na miarę możliwości kapitałowych. No, Oczywiście nie każdy przedsiębiorca, mały czy średni, musi być innowacyjny. Ważne jest, żebyśmy dbali o czołówkę przedsiębiorców, których masa krytyczna kapitału przekracza czy osiąga poziom, który pozwala na prowadzenie własnych badań. I tu przez żal powiedzieć, że niestety większość tych, którzy przekroczyli tą masę, wychodzi ze swoim kapitałem z Polski, finansuje działalność badawczą i rozwojową na świecie, a nie robi tego w Polsce. Dlatego, że jak robi to w Polsce, to oczywiście staje się to przedmiotem politycznej, a nie merytorycznej walki o patriotyzm. My jesteśmy pełni frazesów o tym, że polską Nokię będziemy robili, oczywiście za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa, powiązanych kapitałowo, bo to gwarantuje zawsze sukces, bo kto to kogo rozliczy za to działanie. Bardzo się cieszę, że zbieg okoliczności spowodował, że przez posąsiedztwo dzisiaj tutaj Polfarma podpisywała ostateczną umowę zakupu Polfy. I to jest to, co trzyma mnie przy życiu, że jednak to, ten świat idzie według, czy nasz kraj we właściwym kierunku, bo to, że Polfa stała się własnością prywatnej korporacji, daje tej firmie szansę, a nam jako klientom i pacjentom pewność, że będziemy mieli to, co jest nam potrzebne, a nie to, co było potrzebne na przykład Skarbowi Państwa w sposób taki już skrótowy. Także ja bym się nie chciał tutaj już znacząco rozwodzić. Mamy taką sytuację, jakie mamy państwo. My musimy, pan przywołał premiera Kierkowskiego, czy ministra Kierkowskiego, to jest, w tamtych warunkach nie było, że tak powiem, z jednej strony, znaczy nie było takiego zapętlenia związanego z... Bo był przedstawicielem sanacji, to moglibyśmy dyskutować pewno, ale przecież, ale wtedy się znalazł Miedziałkowski, który był w opozycji, który powiedział, że to się da robić. Być może jest dyskusja raczej o tym, czy mamy mężów stanę. Ja mam dla Państwa ostatnie słowo. Ja jako przedstawiciel biznesu noszę takie pióro, które jest sygnowane CBA. I tu jest numer telefonu. Proszę, bym zawsze pamiętał o tym, gdzie jest tym i co mówię. Dziękuję bardzo. Tak, proszę Państwa, innowacyjność w Polsce funkcją Państwa to jest istotne, proszę Państwa, bo znowu ja chciałbym sprowadzić, bo owszem, te wszystkie pudry Pana Inglota są bardzo ważne. Przypominam Państwu, że Puls Biznesu zrobił taką sondę na 10 produktów, z których Polacy są ważni. Pamiętają Państwo, co tam było w pierwszej dziesiątce? Nie? To przypomnę. 5 gatunków wodek, 2 piwa, kremeris, no i były 2 produkty przemysłowe, Melex i autobusy Solaris. Ale nam nie o to chodzi. Ja rozumiem, że cały czas nam chodzi o przełomowe produkty. Proszę Państwa...